Zaraz to się nie rozleci? Krzesła reżyserskie to jest. A do pasa jest. A tu zbliżenie. jest, Ok. Staram się okonać bardzo dużo i bardzo szeroki mam wachlarz, bo oglądam, oglądam kreskówki, czyli te długie, też długie filmy animowane. Ostatnio Sing mi się strasznie podobał. Oglądam też, możecie nie wierzyć albo nie, ale na przykład wielkie wrażenie zrobiły na mnie filmy Szybcy i Wściekli 8. To, to jest po prostu, jak ktoś lubi Jamesa Bonda, czy Szklaną Pułapkę, czy Mission Impossible, to, to jest te, tego rodzaju film. Oczywiście się tam nie oczekuje jakiegoś e, przewrotnego scenariusza i mm, wykwintnych dialogów, ale sama, jeżeli chodzi o kino akcji, to nie ma sobie równych. A z takich dobrych filmów, t, który mnie zaskoczył, to był na przykład włoski film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Film, który mógł powstać, gdybyśmy my filmowcy i scenarzyści polscy mieli wyobraźnię, to mógłby powstać na przykład u nas, bo to jest film o naszych czasach, jakby o duchu czasu, czyli o telefonie komórkowym, który może, który powoduje tyle dobrego, co czasem złego, gdyż jest taką czarną skrzynką naszą, naszej duszy. To jest lepszy film, znaczy lep, lepiej, lep, bardziej jakby idący dalej, dramat niż y, Jasminy Rezy. Duch, y, y, Duch mordu, chyba to się nazywało, czyli rzeź, później to Zoi Polański. I więc to, to mnie zafascynowało, zaskoczyło, zwłaszcza, że to się dzieje w jednym wnętrzu, a w ogóle nie jest, nie nudzi. Z zainteresowaniem obejrzałem Sztukę Kochania. Biograficzny film o Michalinie Wisłockiej. To już jest drugi, drugi scenariusz Krzysztofa Raka, który mi się podobał, bo pierwszy to były Bogowie, który to również fantastyczny film. Ten jest trochę inny, też dobry, wspaniała rola Magdy Boczarskiej. To nareszcie trafiła na rolę dla siebie i to zrobiła. I to przyjemnie, że można zobaczyć polskie kino na poziomie takim europejskim, no bo innego my nie osiągniemy i nie ma powodu. Oczywiście są też filmy wcześ wcześniejsze, tak jak, jak Ostatnia rodzina, która która też zaskoczyła, ponieważ to jest debiut, zaskoczyła formą trochę. I, i, i tym, co jest w środku. No, jakby, bo to się. To nie jest o Ksińskim tylko film, ale, ale również o, o nas, no o, t, t, w tym miejscu yy, na świecie. A, a, a trochę muszę oglądać też, polską produkcję trochę oglądam też z obowiązku, no bo jako producent muszę yy, wiedzieć, to, co potrafi. Czy mam ulubiony gatunek? E, Tragikomedia to jest taki ulubiony gatunek, znaczy we Francji na to mówią komedia, romant komedia dramatyczna, komedia dramatyczna i to jest chyba taki gatunek, który oddaje jakby całość, e, e, no, istotę kina i, i takiego filmu, no nie wiem, tak, ta, czasem robi y, y, takie, takie komedie dramatyczne czy tragikomedię Woody Allen, czasem Agnes Jouy, francuska i, i są to fantastyczne filmy zawsze. Lubię też dobry science fiction, ale gdzie poza efektami jeszcze jest fabuła jakaś. Moim ulubionym filmem science fiction jest łowca androidów. Łowca androidów, przecież wasza wersja reżyserska. I to jest ewenement, gdyż rzadko się zdarza, że wersja reżyserska jest krótsza niż kinowa. I, i, a zwłaszcza. No, jako filmowiec, ale myślę, że to wszystkich też interesuje. Komentarze autora, zwłaszcza w tym filmie, są fascynujące i dające do myślenia, gdyż, gdyż no Ridley Scott po tym zrobił to już po Alienie, po Obcym. A jednak miał straszne ciągle problemy z producentami. To jest to jest z morą wszystkich wszystkich realizatorów, bo wydaje się, że coś się już udowodniło, a za każdym razem trzeba udowadniać na nowo, że, że się ma rację. No, tam chodziło przede wszystkim o pieniądze, że ten film bardzo przerósł budżet, ale na szczęście został taką ikoną jeśli chodzi... To jest chyba najbardziej... To jest science fiction film, ale to jest chyba najbardziej humanistyczny film jaki widziałem. Dlaczego życie ludzkie jest ważne? Jak byłem w szkole filmowej, to moim idolem reżyserskim był Stanley Kubrick, który który w tamtym czasie, to, była czas, to był czas Mechanicznej Pomarańczy i, i Barry Lindona. E, no, za jaki by się nie wziął e, gatunek, to robił arcydzieło. To znaczy przynajmniej cztery takie zrobił. Znaczy miał Odysei Kosmicznej, Doktorze Strangelove, e, właśnie Mechanicznej pomarańczy i, pomarańczy i Barry Lindonie myślę. E, shining, czyli Lśnienie już tak bardzo mi się nie podobało. Być może dlatego, że w ogóle horrory mnie nie biorą, gdyż ja wiem jak to jest robione i... Trochę się... Są oczywiście takie, które są, są lepsze i gorsze, ale Shining, za dużo oczekiwałem może. No i Jack Nicholson, którego uwielbiam, no nie mogłem się go bać, więc to było w tamtych czasach. To był Sanny Kubrick, jeśli chodzi o Amerykanów, ale wydaje mi się, że takim pełniejszym reżyserem, znaczy dorobkowo, który zrobił cztery razy tyle filmów co Kubrick, to jest Sidney Lumet, który ostatni film zrobił mając 80 kilka lat i też był niezły ten film. To się nazywało chyba, czy diabeł wie, że nie żyjesz? Coś przekręcam, ale taki dosyć skomplikowany tytuł. I to jest człowiek, który zrobił i, i 12 gniewnych ludzi, czyli taką teatralną sztukę zrobioną na, na, na dramat sądowy. Zrobił Wzgórze, o, a, taki anty, a, antywojenny film z, z ówczesnym Jamesem Bondem, który chciał się odbić od Jamesa Bonda zrobił też, no to jest pieskie popołudnie chyba się nazywa, za, zahaczając o, o sprawy zmiany płci, zrobił network o sieć, czyli o, o tym, no jak już rankingi powodują to, że, że już nie można niczym przebić, więc e, e, sprawozdawca czy ten gospodarz programu e, e, ginie na wizji, no bo już stacja już dalej się nie, nie daje rady, więc wszystkie takie Wszystkie tak, czy Werdykt z Polem Newmanem, wspaniały, kiedy, kiedy już staczający się adwokat nagle wygrywa z wielką korporacją katolicką gdzieś w Bostonie. Więc to są wszystko filmy, które były takimi, zabierały głos w ważnej sprawie na jakieś tematy, a jednocześnie były szalenie filmowe. Oczywiście miałem też polskich reżyserów, których lubiłem jako dziecko. No na pewno miałem szczęście, że uczył mnie że uczył mnie Wojciech Has, więc pamiętnik znaleziony w Saragosie zawsze będzie takim filmem, który, który chciałbym mieć ze sobą. Miałem też szczęście, że Jerzy Kawalerowicz, którego bardzo uwielbiam film Faraon, czy nawet Czy Śmierć Prezydenta. Kompletnie dwa różne filmy. O, obydwa polityczne o władzy, każdy inny. I też miałem szczęście, że był moim mentorem w studiu, w studiu kadr, jak zaczynałem karierę. Oczywiście byłbym e, e, co najmniej dziw, dziwnym e, reżyserem filmowym, który nie wspomniał Andrzeju Wajdzie, który, bez którego tego, to kino nasze e, by było inne kompletnie. No tak, ale ja dosyć późno, dosyć późno zobaczyłem jego w te wczesne filmy, które mnie zachwyciły, myślę o, o kanale, czy czy popieli bo ja, ja chciałem to zobaczyć w kinie, nie chciałem oglądać tego w telewizji, więc gdzieś już w liceum, dopiero i to było coś niebywałego. Wtedy pamiętam. Ja mam inny stosunek do moich filmów, to jest bardziej stosunek emocjonalno-to jest pamięć bardziej, jak się, co było fajnego, niż, niż może to, co wyszło na końcu. nie oglądam swoich filmów, bo ja, ja tam widzę głównie błędy, więc to jest czy błędy. Znaczy no To, co mogło być lepiej, o może tak. I dlatego staram się. E, oglądać filmy innych i które są często po prostu takich bym nigdy nie zrobił, nie potrafił. Niektórych bym nie chciał, ale lubię je oglądać. Nie chciałbym takich filmów robić, a niektóre bym po prostu nie potrafił. Chociaż muszę się przyznać, że jak idzie akurat w telewizji, nie wiem, film, mój film i tak się przysiadam, patrzę, czy, tak, tak na chwilę, no to często, często do końca do, do, do oglądam, ale to, a, bo to się wtedy jest innego rodzaju poczucie wspólnoty, że to nie tylko ja oglądam, tylko to jest cała Polska, no to cała Polska, ta, która się przed telewizorem. Oczywiście ja śledzę aktorów, z tym, że tych zagranicznych to śledzę jako kinoman, a polskich e, śledzę jako, jako filmowiec. No, cały czas ciągle, ciągle mówię to samo, ale to się troszeczkę nie, nie zmienia, że ciągle jest więcej dobrych aktorów niż ról dla nich i to jest, e, tak zawsze było, no, przecież byli aktorzy nie do końca, jak Zbyszek Cebulski czy, czy, czy e, Bogumił bo Kobiela. Swego czasu, przedwcześnie odeszli. Jeśli chodzi o polskich aktorów, to to moim takim ulubionym jak, dziecięcym, ak, znaczy jako dziecko. Ja byłem jako dziecko, on był już dorosły. To był właśnie Bogumił Biela. Znaczy zawsze mi było go za mało. Taki jeszcze prowadził program, nie tylko filmowy, ale był w telewizji, co się nazywało Poznajmy się z Federowiczem Jackiem. I to, było coś, to było coś kapitalnego. Wtedy nie było limitów czasowych w telewizji, więc taki program potrafił tracić 3 godziny, 3,5 i pół. I się czekało naprawdę pół roku czasem na, to, na, na nowy program, który reżyserował Jurek Gruza. Tak, no ja mówię o aktorach, ale też są oczywiście aktorki z aktorek takich. Kiedyś bardzo lubiłem Elżbietę Czyżewską, jak ona była w tych filmach, gdzie jest generał, czy tam zaczynała, fa, zaczynała swoją karierę i bas, no, miała olbrzymi wdzięk na ekranie. I to była taka, taka aktorka polska. Dzisiaj jest ich więcej trochę tych aktorek, których się począwszy no, od, 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 od Kasi figury, bo przez nieodżałowaną Anię, Anię Przybylską, które które, które to, była, to są aktorki i ładne, i inteligentne, i jednocześnie mające poczucie humoru. No i, a, a szuka się takiej wszechstronności. Trudno mi jakby chwalić po poszczególnych aktorów e, dzisiejszych, no bo to, że oni u mnie grają, czy chcę z nimi współpracować, to już, to, to, to już mówi, kogo, kogo cenię w jakimś sensie. I, rzadko, i, i prawie się nigdy nie na, mm, rozczarowałem. To znaczy, nie było tak, że obsadziłem kogoś, a potem powiedziałem: O kurczę, to był błąd. Bo jak się źle obsadzi, to, to jest podwójny błąd, bo po pierwsze gra nie ten, co trzeba, czy nie ta, co trzeba, a po drugie gdzieś jest aktor, który powinien zagrać tę rolę, a go nie, nie gra, więc to jest, to jest ten smutek. Bakcyla serialowego to ja złapałem 20 lat temu, bo po, po całej tej mojej przygodzie z killerem w Hollywood musiałem, musiałem wtedy zdobyć agenta, znaczy mieć agenta, żeby z nimi rozmawiać i to przyjaciele pomogli mi w tym, którzy tam są dłużej którego zresztą mam do dziś tego agenta. I on mi powiedział, że to jest, agent, ja mówię, to jest agent od scenariuszy głównie. I mówi, teraz się przestawiamy na seriale, bo to, są, to jest ciekawsze. To jest ciekawsze, jakby ciekawsze historie są. I to było ponad 20 lat temu. Wtedy dopiero w Soprano chyba się pojawił. No, Soprano jest takim genialnym serialem, który takim jest no, serialem o wszystkim. Czy, czy seks w Wielkim Mieście z drugiej, z drugiej jakby strony. O tak, oglądam, ja, ja jestem fanem ser seriali, ale nie tylko amerykańskie. No, oczywiście Breaking Bad, Homeland, czy Trawka, czy no, jeszcze tam można wymieniać Sześć Stóp Pod ziemią, e, które bardzo lubię. Bardziej wolę realistyczne seriale niż te takie jak na przykład Lost, czy tam, tam gdzie wszystko jest możliwe, bo to jest jakieś siły nadprzyrodzone. To mnie tak nie bierze, ale też oglądałem seriale na przykład duńskie, takie o pani premier, to się nazywał Rząd chyba w Polsce. Wspaniały. Tam mają tylu aktorów, mały kraj, a mają fantastycznych aktorów. Czy o, o ich wojnie e, z Prusami w 1863? Też to się nazywa. To się chyba nazywało 1863. E, Oglądałem serial rosyjski Mistrz i Małgorzata po raz pierwszy, dobrze obsadzony był i Mischi Małgorzata, więc to, to są niebywałe rzeczy. E, oczywiście mamy teraz do, przez, przez te ilości kanałów, e, możliwości VOD i tak dalej, mamy dostęp do wszystkiego jak tylko chcemy. Cza, ma, za mało jest czasu, aczkolwiek staram się codziennie oglądać jakiś film albo w każdym razie odcinek serialu. No bo żeby trzymać raz rękę na pulsie, a poza tym no, nie przestać się rozwijać, bo inaczej to jest, to jest źle w tym zawodzie, no bo już, bo widownia rośnie, i widownia jest z najlepszymi serialami i filmami za, za Pan Brat, a filmowcy czasem nie.